Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play, kolejny nowy na kanale, kolejny tym razem z Ratcheta. Jak widzicie, specjalnie zmieniłem mój motyw PS3 na to. I jak możecie się domyśleć, będziemy grali jedną z najlepszych gier Ratcheta, moją ulubioną osobiście. A jest nią oczywiście Ratchet & Clank Toss of Destruction, pierwsza gra w sumie HD Ratcheta, dosłownie HD. I będziemy w nią grać. A więc jeżeli się nie zepsuje nagranie, w sensie, że no wiecie, no włączę grę i nagranie się zatrzyma, to wszystko będzie fajnie. Jeśli nie, to będę się musiał bawić trochę w edycji. Ale no, zaczniemy sobie, więc... Myk! O, chyba nawet nie było przeskoku, więc jest fajnie. Stworzone i wyprodukowane przez... Insomniac Games. Uwielbiam to intro w sumie, tak fajnie się ogląda. W ogóle teraz Insomniac Games zmieniło swoje logo kompletnie. Znaczy nie kompletnie, ale... No. I ogólnie to jest kompletna saga. To jest początek kompletnej innej sagi Ratcheta, czyli saga Future. Bo tak się nazywa w pełni gra, czyli Ratchet & Clank Future. Toss of Destruction. Tak też było z Quest for Booty i z A Crack in Time. Czemu mój kontroler nie działa? O, działa, okej. Okay. Więc najpierw opcje zobaczymy. Chcę, żeby... Zawsze mam takie coś, że chciałbym, żeby muzyka i głos to jest... W pierwszym momencie, więc on... Damy sobie napisy, żebyście wszystko mogli sobie przeczytać, jak czegoś nie zrozumiecie. Help text sobie wyłączymy. Mój kontroler się cały czas wyłącza, więc go po prostu odepnę z ładowania. A więc no. Chyba to już wszystko jest zrobione. Surround nie, czyli stereo damy. I to chyba tyle, więc w sumie możemy zacząć tą przygodę. Więc ja już się zamykam, bo jest... chociaż w sumie podobno zrobić jakąś synchronizację na przykład wypadek, więc... Prawo, lewo, prawo, lewo. Więc ja już się zamykam, bo teraz będzie cinematic. No i zapraszam was do oglądania. Fuel lines, check. Horizontal stabilizers, check. Ion thrusters, looks like we got a tailwind. If we time it right, we can ride the slipstream of the grav train past the sea grid traffic. Launch the mag grappler onto that pedway overpass and slingshot right up to Ratchet. The thrusters are fine, Clank. See? Don't worry, it's probably just a fused ion duct. Incoming message from Captain Quark. Ratchet? Clank? I've got a bit of a situation here at the Planetary Defense Center. Nothing I can't handle, mind you, just a few thousand. Heavily armed robotic commandos, but I figured, hey, if you were in the neighborhood, maybe... Aren't you handsome and nice? Heavily armed robotic commandos? When aren't they heavily armed? Are you sure this is functioning properly? You worry too much. Planetary Defense Center, here we are. No i jesteśmy. I na serio, ta gra po prostu wygląda bajecznie. Nawet jak na dzisiejsze standardy, to ona wygląda po prostu przepięknie i chodzi w 60 płynnych FPS-ach.
Więc to jest świetne. No, nie tak dobrze to wygląda, jakby to wyglądało na HDMI, ale no, jak kiedyś dostanę HDMI, to na pewno wszystkie gry powtórzę, jakich nie robiłem na HDMI, więc no. A więc tak, mamy ruszyć po kapitana Quarka, to tutaj trochę sobie poprzyglądam. W ogóle woda wygląda dziwnie, to przyznam. Nasz tutaj, nie wiem co to się rozbiło, ale dobra. Więc w sumie to jest po prostu... Zanim przyszła, przyszło czterech za jednego, to jest jeszcze taki no, normalny Ratchet. Zrobiony przez Insomniac, bardzo spoko. No. Moja ulubiona gra z serii. Tak ogólnie nawet bym powiedział. Ale no... Quark jest w kłopotach, swoją drogą model Quarka zdecydowanie lepiej wygląda niż modele z PS2. To muszę, to chciałem tak od razu zaznaczyć. Model Quarka w ogóle mi się nie podoba. Z... tych. Z gier na PS2. Za co model tutaj to jest świetny. Tak, mamy Thruster Pack. Oczywiście możemy wejść sobie w nasz inwentarz i zobaczyć co tam mamy. Może, mamy też dostępny no, Thruster Pack, Hydro Pack. Nie, to jest Helipack. Mamy Helipack, Thruster Pack i Hydro Pack. Ogólnie to Helipack nie działa już jak w normalnych, znaczy w normalnych, jak w klasycznych grach, czyli że możemy naładować po prostu ogromną prędkość, nie, tylko po prostu on jest taki na szybsze trochę skoki pojedyncze, niekoniecznie dobry na jakieś większe odległości. Thruster Pack jest trochę lepszy, to znaczy, no, Thruster Pack jest trochę lepszy, ale osobiście ja wolę właśnie Helipacka, tak z sentymentu troszeczkę może by nawet powiedzieć. Są to oczywiście no, śrubki, jakie musimy zbierać, żeby dostać kasę. Są złote śrubki, które dają nam takie śmieszne rzeczy jak kostiumy na przykład. No i oczywiście są też skill pointy, które no, dają nam różne cheaty śmieszne, jak na przykład nie wiem, odwrócone poziomy albo tryb wielkich głów czy inne kupsko. No i w sumie to tyle z tej gry, co mogę tak powiedzieć z ogólnie, bo to jest Ratchet po prostu, no to jest Ratchet. Pierwszy Ratchet na PS3, który jest świetny i cholernie długi. Znaczy cholernie, no trochę długi będzie. No ale przynajmniej się nie będziecie nudzić, mam nadzieję. No serio, nie chciałbym źle tej gry przedstawić, jak... Bo ja po prostu ją tak szanuję, ale ją tak szanuję, ja po prostu chcę, aby Insomniac, znaczy nie Insomniac, tylko Sony wydało na PS4 taką trylogię Future odnowioną, która byłaby w 1080p, 60fps, bo tak chyba, wydaje mi się, że chyba tylko z tego co dobrze pamiętam, tylko Tales of Destruction i chyba Quest for Booty jest w natywnym 720p, nie 1080p zaznaczam. Natomiast A Crack in Time jest bodajże prawie że w rozdzielczości Vity, tylko zupscalowane i z ogromnym anti-aliasingiem, żeby tego nie było widać. Bodajże to było chyba... Nie, chyba 1024x956 bodajże, coś w tym stylu, jeśli chodzi o A Crack in Time. Znaczy to jest jakieś inne, ale ja po prostu chyba pomyliłem. Nie pamiętam tego dokładnie, w każdym razie nie, nawet 720p. Więc chcę, żeby wydali tą trylogię na PS4 i może wtedy zrobię V2. Na serio. No mówię, no, nawet jakby nie wydali, to i tak muszę zrobić V2, żeby była jak najlepsza jakość. A tak to jak na razie macie 720p z komponentów. I tak lepiej niż 1080i, ale no... 30 FPS-ów, ale no, no... I mamy pasek życia oczywiście, jak zawsze mamy amunicję, pasek życia i w ogóle. No i pasek życia oczywiście możemy upgrade'ować tak samo jak bronię w praktycznie każdych grach po Ratchetie jedynce. Więc... no to też się nic nie zmieniło. Może się tylko przeciwnicy troszkę zmienili, bo to jest oczywiście no, nowy Ratchet, nowy złoczyńca musi być. Nie zawsze to jest, ale no, w większości przypadków tak jest. Więc no. No, schodzimy sobie po Metropolis, to jest to samo, znaczy to samo, no.
To samo Metropolis, które było w Ratchet 1 i 3. W 2 było Metropolis? Chyba nie, ale w 1 i 3 na pewno było. To jest to samo, jesteśmy w tej samej galaktyce póki co. Bo później taki mały spoiler, będziemy już w innej galaktyce kompletnie. Więc to taki malutki spoilerek. Ale nie duży, jak ktoś grał w tą grę, a zakładam, że ci, co oglądają ten let's play, to najprawdopodobniej grali w tą grę, to wiedzą o tym. Zatem ta gra wyszła w... Czy to był launch title dla... Okej, tego nie było. Czy to był przypadkiem launch title dla PS3? Nie jestem pewien, ale... Coś tak 2006-2007 rok. Coś w tym stylu wyszła ta gra. Więc no. Jeśli jej nie przeszliście jeszcze, to zdecydowanie polecam. Jest zdecydowanie warta zagrania. I oczywiście moja taktyka na bronie, żeby mieć najsilniejsze, pozostaje ta sama, czyli upgrade'uję bronię po kolei. Bez jakiegoś wielkiego pośpiechu. Znaczy bez pośpiechu. No chcę po prostu zupgrade'ować je wszystkie, aby mieć najsilniejsze, zdecydowanie na finałowego bossa się przyda. Znaczy na finałowego bossa można mieć inny trochę plan. I czy go zrobię, czy nie, to już... To już jest inna sprawa. No więc ogólnie mamy takie dwie podstawowe zawsze bronie. Dla tych, co no, nie wiedzą, jak to z Ratchetem była, więc... Mamy zawsze dwie podstawowe bronie na początku gry, czyli... broń, bo pistolet taki, który rozstrzela na odległość, i broń trochę z mniejszą odległością, czyli no granatnik. To w tym przypadku to jest jakaś, jak to się nazywa, rękawica z granatem wbudowanym. No i tak to mniej więcej się odbywa w tym raczecie zawsze. Coś tu jest jeszcze? Nie, chyba nie. Więc mamy te epickie sceny, gdzie po prostu lecimy. Trochę to pastelowo wygląda czasami, jak to praktycznie każda wczesna gra na PS3, ale styl według mnie to jest... Zdecydowanie ta gra jest piękna. Jak na swoje czasy, jak na dzisiejsze czasy nawet. Parę lepszych tekstur tutaj, parę lepszych... modeli tutaj i mamy po prostu grę przepiękną. Szkoda tylko, że w niektórych... W ogóle... dla tych, co od razu by... Oczywiście nie wiedzieli, ta gra, skoro wyszła na początku życia PS3, znaczy, że wykorzystuje bardzo Six Axis kontroler, czyli z tego, co ludzie mówią, najgorszy kontroler od Sony, ale osobiście nie narzekam, bo tych... Swoją drogą, skoro już tu jestem. To nie tu, control option, właśnie. Jest control off. Ja niezbyt, wiecie, nie mam nic do Six Axisa. Już się po prostu przyzwyczaiłem, bo trochę speedrunuję tą grę, więc się po prostu przyzwyczaiłem, żeby wyłączyć go. Ale no, powiem tak szczerze, że do samych momentów jest ich bardzo mało. No tylko małe... Mamy na serio króciutkie momenty, gdzie trzeba tego Six Axisa użyć. I oczywiście też no taka mała sprawa, jak jedna broń używa kompletnie Six Axisa. Jest to Tornado Launcher i szczerze powiem, to jest jedna z moich ulubionych broni. Więc no, Six Axis na serio mi nie przeszkadza za bardzo. No i spadamy. Spadanko na śniadanko. I spadamy tam na dół. I co będziemy tam robić? Co już fajnie by było, gdyby dało się to jakoś pominąć, w sensie no... no zrobić jakiś hyperstrike czy coś i elo. Spadamy sobie tu. Where's Quark?
No to nieźle się narobiło. I słuchajcie ludzie, taka mała rzecz. Ci co znają tą grę, to wiedzą, że jeżeli się gra na płycie, to loadingi poziomów, a już w szczególności poziomów, są okropne po prostu. Więc tak samo jak to było, jak to robię z Shadowem i w sumie z większością gier, które mają po prostu długie loadingi, że po prostu będę wycinał je podczas edycji, więc mam nadzieję, że to się wam spodoba, że no później nie będzie po prostu tracenia czasu, że no film pół godziny robię, a wychodzi na to, że połowa tego filmu to są po prostu loadingi. Więc my jedne oczywiście z w sumie kilku sekcji, gdzie tylko jesteśmy na tych, jak to się nazywa. No w tym wypadku powinienem użyć słowa szyny. Na szynach jesteśmy już. Tak. Jest wiele takich momentów w tej grze. Treacherous furball like you could. What's this? Such a primitive robot companion. And your kind used to be such renowned engineers. Oh, I'd be careful if I were you. He's got posomorphic blaster cannons in each fingertip. My gripe is not with the people of this arcade planet, but with you. Surrender your death bot. And simply allow us to kill you. No one else need be harmed. Fair enough. Here you go! Knocked out there for a minute. I am fine. Where are we? Beats me. Ship must have run out of fuel while on autopilot. Well, come on. We need to find another ship and get back to Kerwan. Więc tak, jesteśmy na nowej planecie, ale to niestety jest koniec tego wstępnego pierwszego pierwszego wstępnego odcinka, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, oczywiście zobaczymy się w następnych, no i na razie i cześć, pa pa! Chaos! Control!